28 maja, prymas. W Krakowie w kościele sióstr Prezentek znajduje się cudowny obraz Matki Bożej od wykupu niewolników. Od stuleci kult Maryi jako tej, która ratuje z niewoli, umacnia wierzących, którzy zmagają się z niesprawiedliwością i niesłusznym uwięzieniem. W Księdze Cudów zapisano, że w 1653 roku za jej przyczyną modlił się pewien więzień skazany na śmierć. Świadkowie potwierdzają, że po wezwaniu imienia Maryi przez więźnia kajdany same opadły z jego rąk i do dziś wiszą jako wotum w kościele. Maryja odniosła triumf nad niesprawiedliwością. Do niesłusznego uwięzienia doszło także w życiu prymasa Wyszyńskiego, kiedy w 1953 roku władze komunistyczne postanowiły złamać prymasa i odizolować od społeczeństwa. On postawił wszystko na Maryję. W osamotnieniu nabierał ducha, który miał przynieść owoce dla całego narodu. W więzieniu postanowił złożyć akt osobistego oddania się Matce Najświętszej. Od tego momentu nie był sam, ale we wszystkim wspierała go i inspirowała Maryja. Gotowy był do ofiary ze swojego życia. W swoich dziełach zapisał: Twój niewolnik składa wszystko w Twoje królewskie dłonie, szczęśliwy, że może ogłosić się dla Ciebie. O jedno proszę, byś, wziąwszy wszystko moje, chciała bronić Kościoła Chrystusowego. Jeśli jest Ci to potrzebne, zabij mnie, abym mógł żyć w Polsce, w kościele Twojego Syna. W tym pełnym poświęcenia tekście rysuje się obraz niezłomnego prymasa, który poprzez swoją maryjność doszedł do heroizmu wiary. On nic nie zostawił dla siebie. Prymas często podkreślał, że prawdziwy kult Maryi to odwaga przemiany własnego życia na wzór Chrystusowy. To odwaga do złożenia ofiary z siebie. Ten szczery związek prymasa z Matką Chrystusa nie wziął się znikąd. W jednym ze swoich wspomnień wskazywał na dzieciństwo jako źródło tej czułej relacji. Wspomniał tak: Mój ojciec z upodobaniem jeździł na Jasną Górę, a moja matka do Ostrej Bramy. Oboje odznaczali się głęboką czcią i miłością do Matki Najświętszej. Jeżeli co na ten temat ich różniło, to wieczny dialog. Która Matka Boża jest skuteczniejsza? Czy ta, co w Ostrej świeci bramie, czy ta, co jasnej broni Częstochowy? W tej maryjnej atmosferze wzrastał prymas, którego życie było nieustannym aktem ofiarowania się w niewolę Maryi. Był jej wierny aż do końca. Na łożu śmierci wypowiedział znamienne słowa: Jestem całkowicie uległy woli Ojca i woli Syna. Jestem uległy wobec Ducha Świętego, dlatego że moje życie wewnętrzne było w Trójcy Świętej. I jestem ufny wobec Matki Najświętszej, z którą się związałem w więzieniu w stoczku i wszystko przez jej dłonie składałem na chwałę Trójcy Przenajświętszej.